Dzisiejszy temat, który przedstawi Paweł, jest bardzo interesujący. Ja tutaj przeskoczę do agendy. Mamy około półtora godziny, żeby Paweł przedstawił nam temat, jak może wyglądać agile modeling. Ja przyznaję, że tak trochę nie wiem, czego się spodziewać po tej sesji. I to jest w sumie fajne, tak nie wiedzieć, co cię czeka. Także z dużym zniecierpliwieniem tutaj czekam, co Pawle przedstawisz jako praktyk. Osoba, która już od paru dobrych lat w Agile'u działa, w roli analityka i w roli też project managera. Myślę, że tak by można było to podsumować. Zanim przejdziemy do samej prezentacji, oddam głos Pawłowi, to jeszcze chciałem popełnić małą kryptoreklamę, czyli dla wielu z was słowo brawura nie jest obca. Firma ma przyjemność tutaj gościć, hostować to spotkanie, natomiast myślę, że możemy powiedzieć, że też szukamy innych miejsc, gdzie możemy organizować meetupy. Szczególnie jeśli to byłyby też większe sale. Tak. Dostępne, to tutaj, jeśli macie taką możliwość zorganizowania podobnych spotkań u was, albo znacie kogoś, kto by coś takiego umożliwił, to super. My już rozpoczęliśmy rozmowy, czy mamy zamiar rozpocząć z uczelniami i to myślę, że już mogę mu powiedzieć. Może nie będę mówił z jakimi, ale że temat uczelni rozpoznajemy. Także jeśli chcecie nam powiedzieć, to weźcie do uczelni, to my ten temat już rozpoznajemy. Natomiast jeśli są firmy, które chciałyby takie spotkania hostować, to będzie nam bardzo miło gościć też w innych miejscach. I bardzo chętnie też przyjmiemy propozycję od was, że chcecie sami poprowadzić jakiś temat, który mógłby innych zainteresować, bo nie ukrywam, że też chętnie się dowiemy różnych ciekawych rzeczy z tej działki. Tak. No, nie ukrywamy, że nie chcemy, żeby te spotkania wyglądały w ten sposób, że to będzie klub Pawła, Kamila i Marcina, którzy co drugie spotkanie coś przedstawiają, ale żeby zbierać tematy i pomysły od tej szerokiego grona braci analitycznej i około analitycznej w Warszawie i w okolicach. Stąd gorąco zachęcamy do waszego aktywnego udziału. Jeśli macie pytania, wątpliwości, cokolwiek, to czy dzisiaj na piwie, czy po piwie, jesteśmy dostępni i to też jest fajne doświadczenie móc opowiedzieć o tym, czego się fajnego nauczyło, albo o swoich wnioskach, albo może rzeczach kontrowersyjnych, albo mniej kontrowersyjnych. Także zachęcamy. Bo czym jest Agile Modeling? Spodziewałem się, że to jest jakieś tam, nie wiem, przemyślenia kogoś, czy ogólny pomysł na prowadzenie. Prowadzenia analizy w sposób agile'owy. Natomiast okazało się, że jest to konkretny pomysł konkretnego człowieka opisany z wydanymi książkami i tak dalej. Ale od początku. Jeśli mieliście do czynienia z agile'em, jeśli mieliście do czynienia z takimi metodami typu Scrum czy Kanban, czy Extreme Programming, albo słyszeliście o nich, to zawsze pojawia się problem, gdzie tam jest miejsce na analizę. Sam Scrum, mimo że krótki, można go łatwo, szybko przeczytać, 16 stron i zaraz powstanie w głowie analityka pytanie, no dobrze, a gdzie tutaj jest miejsce dla analityka, gdzie tu robimy analizę, bo tylko jest o programowaniu, o developmentie. Druga rzecz, co powinno być wynikiem analizy? Wszyscy mówią o tych krótkich sprintach, małych przyrostach i tak dalej, a analiza, no to wiadomo, miesiące, dokumenty i tak dalej. Kto powinien prowadzić analizę? Nie mamy pojęcia analityka w Scrumie na przykład, prawda? Więc kto? Developer będzie to robił? Nie jest to rozsądzone w samym Scrumie na przykład i w ogóle te metody agile'owe nie mówią za bardzo o tym, jak analiza powinna być prowadzona i gdzie powinna być prowadzona. Czy Agile Modeling może na to coś pomóc? Zobaczymy.
Mam nadzieję, że może. Mam nadzieję, że w waszych głowach pojawi się jakiś pomysł, że rzeczywiście można to wykorzystać do analizy w taki sposób, w takich metodach agile'owych. O czym powiem? Kilka słów o samym pomyśle agile modeling, czyli zestawie wartości i zasad, które zostały opisane przez pomysłodawcę. Kilka słów będzie o metodzie, którą ten pomysłodawca zaproponował, żeby taką analizę w sposób zwinny prowadzić i wpleść jakoś w te metodyki agile'owe. Kilka jego pomysłów na to, jak wdrożyć w praktyce taki agile modeling. No i na koniec kilka tematów na dyskusję. Jakby nie było waszych pytań, to ja tutaj mam przygotowane. Okej. Od początku. Czym jest agile modeling? Został zaproponowany przez Scotta Amblera na przełomie lat 2001-2002. W 2001 opisał to gdzieś na stronach internetowych, w 2002 wydał książkę na ten temat. Od tamtego czasu wydał wersję drugą, czy tam poprawioną, na stronie swojej też to opisał. Nie czytałem jego książki, ale czytałem to, co opisał na tej stronie internetowej. Jest sporo materiałów, można sobie sięgnąć. I to, o czym opowiem dzisiaj, to będzie właśnie mniej więcej streszczenie tego, co on tam wymyślił, plus jakieś własne przemyślenia na ten temat, jak to w praktyce można by było zastosować, ewentualnie moje doświadczenia na temat tego, gdzie niektóre z tych zasad wykorzystujemy. Sam agile modeling jest taką metodą efektywnego modelowania, dokumentowania, czyli metodą na pracę takie, jakie typowo w analizie prowadzimy, prawda? Głównie tworzymy modele, głównie tworzymy dokumenty, przy czym jest to zestaw praktyk, zestaw jakichś zasad, nie jest to jakaś instrukcja taka krok po kroku, jak co powinniśmy robić. Próbą takiej instrukcji jest ta metoda AMDD, o której w drugiej części. No ale czy ją wykorzystywać, to już myślę, że możemy podyskutować, bo ona według mnie ma swoje plusy i minusy. I to, na co Scott zwraca uwagę, kluczem w tym agile modelingu to nie są jakieś nowe techniki modelowania, nie jest nowy UML, nie nowe diagramy, tylko to, w jaki sposób te istniejące techniki zastosujemy, które z nich weźmiemy i jak będziemy je wykorzystywać w pracy. Dlaczego możemy stosować, tak jak mówię, trzy jak gdyby główne obszary. Analiza wymagań, zbieranie wymagań, modelowanie, projektowanie. Dlaczego mielibyśmy taki agile modeling zastosować? W takich typowo realizowanych projektach mamy najczęściej masę dokumentacji. Tutaj wymienię tam kilka przykładowych, składających się ogólnie na dokumentację analityczną. Pewnie jesteście w stanie wymienić jeszcze wiele, wiele, wiele innych. I powiedzcie, czy spotkaliście się z sytuacją taką, że wszystkie te dokumenty, które są tworzone w fazie analizy, były czytane później przez deweloperów, albo przez użytkowników, albo przez klienta, że wszystkie były wykorzystywane. Albo że jeśli dokument ma kilkaset stron, czasami analityczny, to był przeczytany cały. Chociażby, nie wiem, po dwa rozdziały wszyscy przeczytali, tak że w sumie wszyscy przeczytali całość dokumentu. Ja się spotkałem z przeciwną sytuacją, że raczej deweloperzy nie czytają tych dokumentów. Jak przeczytają, to jakiś kawałeczek i go zaimplementują, nie patrząc, czy gdzieś w innych dokumentach albo w tym samym dokumencie, gdzieś w innych rozdziałach jest odniesienie, które powoduje, że powinni inaczej to zaimplementować. Często jest tak, że mimo że analitycy się narobią, natworzą dokumentów, to mało kto je czyta
ale jeszcze dalej mało kto je wdraża w oprogramowaniu, czyli implementuje. Więc często jest tak, że ta nasza praca, no cóż tu dużo powiedzieć, idzie do piachu. Jest to strata czasu, przynajmniej w części. I nieraz, sam się też na tym złapałem, że samo to tworzenie dokumentacji, szczególnie jak jej jest dużo i faza analizy trwa miesiące na przykład w dużych projektach, to jak gdyby celem samym w sobie jest tworzenie tej dokumentacji, dopieszczanie jej, uściślanie, pilnowanie spójności i tak dalej. I skupiamy się na tym, żeby dokumentacja była świetna, natomiast nie skupiamy się na tym, co jest naprawdę celem, czyli wytworzenie jakiegoś systemu. I co proponuje Agile Modeling, tak w skrócie? Zwróćmy uwagę na to, jaka dokumentacja jest rzeczywiście potrzebna i twórzmy tylko to, co rzeczywiście będzie potrzebne, co będzie rzeczywiście wykorzystywane. Róbmy tylko te modele, które rzeczywiście ktoś będzie używał, z których rzeczywiście ktoś będzie miał korzyść. No i trzecia rzecz, używajmy takich narzędzi, które będą pochłaniały jak najmniej naszej pracy. Tu symbolicznie wyczyściłem niektóre z nich, z tych przykładowych dokumentów. Czyli use case jest chyba wyczyszczone, tak? Use case. No tak, na przykład Scott Ambler mówi, że use case jest tam wypadły, czy tak świadomie, tam autor tak? Świadomie, bo akurat, znaczy może nie zawsze to jest dobry pomysł, żeby nie robić use case'ów, ale też nie zawsze są potrzebne. Nie we wszystkich projektach, w tym sensie nie zawsze. A procesy? Procesy też zniknęły w całości? Tak. Zależy od projektu. Zaraz o tym powiem trochę więcej. Sam Agile Modeling to jest zbiór wartości i zbiór zasad. Tych wartości jest 5 i one jak gdyby są takim driverem wszystkich, driverem tego, w jaki sposób powinniśmy pracować w taki, czy modelować, czy prowadzić analizę w sposób taki zwinny. Przede wszystkim komunikacja. To jest rzecz kluczowa. Często w takich, nie wiem, dużych projektach tworzy się plan komunikacji, tego opasły dokument, on zostaje gdzieś tam na dysku, może gdzieś tam ktoś go wydrukuje i rzadko kto do niego zagląda. I tak naprawdę tu nie chodzi o to, żeby właśnie zrobić dokument opisujący komunikację w projekcie, tylko żeby prowadzić tą komunikację na żywo z ludźmi i z klientem i z ludźmi w sensie z projektu, z deweloperami, ze wszystkimi, którzy mają coś do czynienia z naszym projektem. Druga rzecz, prostota. To, co Scott podkreśla, zwróćmy uwagę na to, żeby dokumenty, modele, które tworzymy, były proste, nie były skomplikowane. Były na przykład modele, żeby były mniejsze, proste, jasne w odbiorze i precyzyjne. A druga rzecz, żeby pomysły na realizację jakichś wymagań, czyli jakieś projekty systemu, starały się, te nasze pomysły realizowały wymagania w najprostszy sposób, jaki jest możliwy. Nie wymyślajmy dodatkowych jakichś feature'ów, które myślimy, że się przydadzą klientowi, tylko róbmy to, co rzeczywiście spowoduje spełnienie wymagania i nic więcej. Dlaczego? Dlatego, że wymagania się cały czas zmieniają i to, że my teraz pomyślimy, że nie wiem, za jakiś czas przyjdzie wymaganie, które nam tutaj się akurat wpasuje w to, co wymyśliliśmy teraz, może się okazać za miesiąc, że klient jednak zmienił zdanie i w ogóle to mimo, że wcześniej myślał, że zgłosi takie wymaganie, taką zmianę, to jednak zrezygnuje z tego. My porobimy jakieś w przód jakieś rozwiązania, które później pójdą do wyrzucenia całkowicie. Informacja zwrotna. To się łączy z komunikacją. Bardzo ważne jest, żebyśmy mieli szybki i regularny feedback od klienta, od deweloperów na temat tego, co się pojawia w dokumentacji, na temat tego, co się pojawia
w modelach. Czyli nie tworzymy dokumentu przez miesiąc, po miesiącu wysyłamy do klienta, masz tutaj jakieś, nie wiem, specyfikacje wymagań i teraz 3 tygodnie klient przegląda tego, po 3 tygodniach mamy zwrotkę, tutaj błąd, tutaj uwaga, tutaj to, tutaj siamto. Od momentu, kiedy zaczęliśmy pracę, do momentu, kiedy dostajemy z powrotem jakieś informacje, mija prawie 2 miesiące. Nie, róbmy po kawałku i od razu konfrontujmy to z klientem. Takie przyrostowe tworzenie takich dokumentów wymagań, czy rozpoznawanie wymagań, czy rozpoznawanie potrzeb, czy przyrostowe tworzenie modeli. Od razu z informacją zwrotną. Słucham. Nie mam tutaj nie odnośnie tej informacji zwrotną. Czyli z tego wychodzi, że powiedzmy product owner razem powiedzmy ze Scrum Masterem, tak? Jako przedstawicielem developmentu w jakiś tam sposób tworzy tą dokumentację, zwraca pewne uwagi i tak dalej. I powiedzmy taka informacja zwrotna może być robiona w każdym sprincie. Zaraz o tym powiem dokładniej, ale to nie o to chodzi. Nie product owner za Scrum Masterem, to zależy na kim będzie tam analityk, czy będzie przy okazji też product ownerem, czy przy okazji będzie Scrum Masterem. Ogólnie analityk, ale tu nie chodzi o to, żeby to były takie sesje z klientem, takie nie wiem, co review sprintu, tylko częściej. Nawet nie wiem, codziennie. Zaraz troszkę więcej będzie o tym widać przy okazji tej metody Agile Model Development. Odwaga to jest kolejna z wartości, na którą zwraca uwagę Scott Adler. Szczególnie teraz, kiedy wiele osób jest przyzwyczajonych do pracy w sposób taki tradycyjny, waterfallowy. Nie wyobraża sobie, że można pracować w inny sposób. Albo trudno tym osobom jest się jak gdyby przełączyć na pracę w inny sposób. Ważna jest odwaga, żeby powiedzieć dobrze, robimy tak i trzymamy się tego. To jest czasami trudne, szczególnie w projekcie, w którym terminy nas gonią i nie wiadomo, czy takie przełączenie zadziała. Tutaj pamiętam, Kamil opowiadał, jak wdrażał właśnie Agile w analizie tutaj, w firmie swojej i takie przełączenie wciskał mocno, mocno, mocno i odniósł sukces. Chociaż na pewno taka decyzja i trzymanie się tej decyzji wymagało takiej właśnie odwagi, żeby powiedzieć szefowi, że dobrze, robimy to w inny sposób. Nie wiem, może to przekonanie, które spłynęło od ciebie, tak? Na mnie, że jednak warto się trzymać pewnych zasad. I ostatnia z zasad, pokora. Miejmy w sobie tyle pokory, żeby przyznać się i przed sobą, i przed innymi, że nie jesteśmy alfą i omegą, nie jesteśmy idealni i nie zjedliśmy wszystkich rozumów i że inni też mogą być lepsi od nas, mogą wnieść do naszej wspólnej pracy wartościowe rzeczy i z takim nastawieniem starajmy się z nimi współpracować. To jest 5 takich wartości, z których wynikają zasady. O tych zasadach na 2 slajdach opowiem i to będzie właściwie cały Agile Modeling. Zbiór właśnie zasad i wartości. Później będzie o metodzie, którą zaproponował Scott. To się wyjaśni może trochę a propos twojego pytania. To, na co zwraca Scott uwagę przede wszystkim, czy w pierwszej kolejności, to jest modelowanie z nastawieniem na cel. On pisze nawet w ten sposób. Jak zaczynasz robić jakiś model, zastanów się, dlaczego robisz ten model, po co go robisz, jaki jest cel istnienia tego modelu, cel tego modelowania i dla kogo on jest. Jeśli nie znajdujesz odpowiedzi na te pytania, przestań robić i najpierw się dowiedz. Bo może się okazać, że właściwie nie ma celu dla tego modelu,
i właściwie nie ma odbiorcy dla tego modelu. Może nie ma sensu go w ogóle robić. Albo dowiesz się, jaki jest rzeczywisty cel tego modelu, co on ma pokazywać, dla kogo on ma coś pokazywać i wtedy zrobisz w tym modelu, narysujesz, zamodelujesz tylko to, co rzeczywiście jest potrzebne i nie spędzisz więcej czasu na tym, co nie będzie przez nikogo wykorzystywane. To myślę, że warto nawet, jeśli nie pracujemy agile'owo, mieć na uwadze. Taka zasada łączy się z drugą, maksymalizacja zwrotu z inwestycji. Wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy analitykami, tylko jesteśmy sponsorem takiego projektu i płacimy za ten projekt, za tę pracę analityka z własnych pieniędzy, naszej kieszeni, własnymi pieniędzmi. Za każdą godzinę pracy płacimy tyle, załóżcie, wyobraźcie sobie tyle, ile sami dostajecie. I załóżmy, że nie wiem, analityk pracuje 10 godzin nad jakimś modelem. Czy dalibyście mu za ten model tyle pieniędzy, ile to kosztuje za te 10 godzin? Czy nie lepiej, gdyby rzeczywiście zastanowił się najpierw, po co ten model jest i zrobił tam tylko to, co rzeczywiście jest potrzebne i przydatne i co ktoś będzie wykorzystywał. I wtedy zajmie mu to, nie wiem, 5 godzin, 6 godzin. I dostaniemy rzeczywiście to, co jest potrzebne. Nic więcej. Nieraz sobie robię takie ćwiczenie myślowe, jak siedzę nad jakimś modelem i go tam dopieszczam, to myślę, kurczę, blade. Każda godzina, jaką tu spędzę, jest niepotrzebna. Koniec tych. Co, jaki masz bilans? Aż tak nie liczyłem. Aż jestem ciekaw, na przykład, ile osób tutaj w tej sali na przykład zadaje sobie sama takie pytanie. Niech podniesie rękę. Ale wiecie, do czego zmierza moje pytanie? Że to jest, to mało kto to robi, ale to jest taka zmiana podejścia w ogóle do myślenia o pracy. Ja czasami staram się myśleć w ten sposób zbyt rzadko, stanowczo zbyt rzadko. To tak jak powiedziałeś, Paweł, to naprawdę pozwala tak spojrzeć na to tak z trochę innej perspektywy. Kurde, po co my w zasadzie to robimy? Cała pensja usypia, czujesz w tym obszarze. To zgadza się. Inaczej się pracuje, niż my jesteśmy właścicielami firmy i my płacimy pracownikowi, żeby coś zrobił, bo pewnie byśmy sobie zadawali to pytanie, ale jeśli jesteśmy na etacie, płaci nam ktoś za tą pracę i ktoś płaci tej osobie, to my zwykle nie zadajemy sobie tego pytania, tak? Ale zadawanie sobie tego pytania właśnie pozwala unikać sytuacji, że robimy coś po prostu sztukę dla sztuki, tak? Bo idziemy w jakimś złym kierunku. Dokładnie. To dla mnie to nie jest proste, ale ma moc. Dokładnie. Może czasu komuś brakuje, to wtedy też zacznę się za to walczyć tą osobę. Bywa, że za późno. To tak. Ale warto, nawet jak późno, to warto. Kolejna z zasad, nazywałem to lekki bagaż po angielsku, w oryginale to jest travel light, czy podróżuj lekko, coś takiego, prawda? Skąd się wzięła taka nazwa? Z metafory. Wyobraźmy sobie, że mamy, nie wiem, iść przez pustynię, jakąś podróż, przejść jakiś kawałek pustyni. To co ze sobą zabieramy? Przede wszystkim wodę weźmiemy jakieś ubranie, które nas będzie chroniło przed słońcem, weźmiemy pewnie jakiś kompas, jakieś może GPS, może inne takie narzędzia, które nam pozwolą zorientować się w okolicy. I ile tego weźmiemy? Wody dobrze by było wziąć jak najwięcej, ale za dużo nie możemy wziąć, bo nie uniesiemy, nie dojdziemy, weźmiemy za dużo tej wody, to właściwie nie osiągniemy celu. Podobnie, nie wiem, zbyt dużo sprzętu i tak dalej. Musimy wziąć na tyle mało, żebyśmy dali radę iść sprawnie, a z drugiej strony na tyle dużo, żebyśmy przeszli cały kawałek. To jest taka metafora pokazująca, która może nam pokazywać, jakie dokumenty, jakie modele powinniśmy zrobić, czy powinniśmy tworzyć w fazie analizy, żeby projekt doszedł do końca, żeby system został zrobiony. Nie musimy robić całego wachlarzu modeli, nie musimy robić
wszystkich dokumentów, które zwykle robiliśmy, może powinniśmy się zastanowić na początku, które z nich możemy wyciąć, bo nie są potrzebne, bo nam tylko przeszkadzają w tej podróży. Przeszkadzają, bo musimy je utrzymywać, przeszkadzają, bo musimy pilnować spójność między nimi. Jak tych dokumentów jest 2-3, to jeszcze tam nie są jakieś duże, no to jeszcze może jest to trudne. Jak tych dokumentów, modeli jest kilkanaście albo więcej, szczególnie w dużych projektach, to to już jest ogromna praca. Kilka etatów ludzi, ja jestem w dużym projekcie teraz, w którym kilka osób na cały etat zajmuje się koordynowaniem tego, żeby modele, dokumenty były spójne. I tak one są niespójne. Bo przy projekcie pracuje tam chyba kilkaset osób, więc nie da się tego opanować. Kolejna z zasad, jako analitycy, Scott mówi, jako analitycy znajmy wiele modeli, znajmy narzędzia, poznawajmy ich plusy, minusy, możliwości zastosowania, gdzie powinny być stosowane, gdzie nie, gdzie ich zastosowanie przyniesie nam korzyści, a gdzie te korzyści będą niewielkie. I wybierzmy spośród tych narzędzi właśnie naszych, te, które w danym projekcie najlepiej pasują i przyniosą nam najwięcej korzyści. Pozostałe out. Nie musi być to zawsze specyfikacja wymagań z tymi samymi rozdziałami. Nie muszą być to zawsze modele te same, klas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może w danym projekcie niepotrzebne są jakieś, nie wiem, procesy, może nie są potrzebne przypadki użycia i tak dalej, i tak dalej. Szybka informacja zwrotna. O tym było w tych wartościach. Tu jeszcze tylko dopowiem, jak Scott proponuje, żeby ta informacja zwrotna wyglądała. Żeby to nie było co sprint na przykład. Żeby to było szczególnie w fazie analizy, bo no, tu jest głównie o analizie, żeby to było bezpośrednia komunikacja z klientem. Najlepiej, żeby to były warsztaty, kiedy robimy analizę bezpośrednio z klientem i od razu na takich warsztatach rysujemy modele, rysujemy diagramy, ustalamy wymagania i od razu mamy feedback od klienta, czy to jest to, czy nie to. Podobnie w drugą stronę z deweloperami. Lepsze według tutaj tego Agile Modelingu jest, gdy spotkamy się z deweloperami i omówimy z nimi wymagania i modele i tworzymy te modele razem z nimi, niż gdy tworzymy to sami w pokoju u siebie przy biurku przez tydzień, dwa i damy im dokument, powiemy, macie tutaj, tu jest model, tu są wymagania, róbcie. Zdecydowanie lepsze jest właśnie takie, taka komunikacja bezpośrednia. Co więcej, na przykład z deweloperami często się spotkałem z tym, że oni zaczynali rozumieć precyzyjnie, o co chodzi w wymaganiu i o co chodzi w modelu, bo mimo wszystko jakieś niejasności mogą być, a ja rozumiałem, jak oni zamierzają to zaimplementować. I od razu mogłem skorygować, czy to chodzi o taką implementację, czy nie. Bo klient często miał jakieś właśnie wytyczne, czy jakieś pomysły na to, jak chciałby, żeby coś było zaimplementowane. Prostota, mówiłem, zmiany są naturalne. To jest super zasada, którą trudno często przyjąć osobom, które przesiadają się z takiego waterfallowego podejścia, gdzie jest procedura zmian, czyli najpierw robimy całą fazę analizy, projekt i później jak przyjdzie coś do zmiany, no to składamy wniosek, zbiera się jakieś ciało, które opiniuje, zatwierdza lub nie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tam, w tamtym podejściu zmiana jest czymś nadzwyczajnym, czymś innym niż normalny przebieg projektowania, tworzenia oprogramowania. Tutaj on mówi, nie, przyzwyczajmy się, że zmiana wymagań, oczekiwań, potrzeb, zmiana, no głównie wymagań z naszego punktu widzenia, to jest normalna rzecz i ona normalnie wystąpi. I przygotujmy się i przygotujmy swoje narzędzia do tego, że te zmiany będą i musimy je normalnie, naturalnie obsłużyć.
jak je obsłużyć najczęściej, czy najlepiej według niego właśnie w sposób przyrostowy. Czyli każdą zmianę, jeśli mamy tych zmian więcej, po kolei dokładamy jak gdyby do modelu, do dokumentu analitycznego i później do oprogramowania. Również to, co Scott mówi, żeby przyrostowo starać się zrobić jakieś dokumenty czy modele. Czyli nie siedzieć, tak jak mówiłem, cały miesiąc nad jakimś kawałkiem, który analizujemy, tylko co, nie wiem, kilka dni wypuszczać kolejny przyrost czy obszaru jakiegoś na przykład biznesowego, czy przyrost funkcjonalności do klienta, rozmawiać z nim, do deweloperów, rozmawiać z nim i od razu mieć zwrotnie informacje o tym, co jest dobrze, co jest źle, czy idziemy w dobrym kierunku. Wysoka jakość modeli. Tutaj nie chodzi o to, żeby modele były super precyzyjne, w sensie super szczegółowe, żeby były super dokładne. Chodzi o to, żeby one były precyzyjne, żeby były zrozumiałe w odbiorze i jak gdyby łatwe w szybkim zrozumieniu, o co chodzi. Czyli gdy deweloper czy klient patrzy na taki model, powinien szybko zrozumieć, o co chodzi. Czyli nie mogą być za duże. Tutaj jest postulat między innymi, żeby nie robić za wielkich modeli. Nie wiem, kilka NC, 7, 9, bo jeszcze to ludzki wzrok jest w miarę szybko, może szybko ogarnąć. Natomiast jeśli chcemy zrobić większe, podzielmy to na mniejsze modele i róbmy także taką piramidkę, że tak powiem, z której, gdzie z góry schodzimy do dołu albo wchodzimy w górę. I rzeczywiście to widziałem też nie tylko u Scotta Adlera, w wielu innych źródłach i wiem, że w praktyce się sprawdza, bo takie coś stosujemy i rzeczywiście dużo łatwiej jest, czy mi analitykowi, zrozumieć model kogoś innego analityka, który wytworzył i opisał jakiś obszar, którego nie znam. Dużo łatwiej mi jest wejść w ten obszar, gdy mam takie właśnie podzielone modele na mniejsze. Kolejna zasada. Pamiętajmy, co jest głównym celem naszej pracy. Działające oprogramowanie, a nie dokumentacja, nie modele. To, co robimy, ma służyć temu, żeby to działające oprogramowanie wytworzyć i żeby klient był z niego zadowolony. I temu powinniśmy podporządkować efekty naszej pracy, a nie temu, żeby dopieszczać same, prawda, modele. I cel drugoplanowy, o którym tutaj też Scott mówi, no bo można by było w takim razie, no zróbmy minimalnie modeli, minimalnie jakieś analizy i zrobimy oprogramowanie i jest. No to musimy mieć też na uwadze to, że później trzeba je utrzymywać, prawda? Rozwijać. Więc jakaś dokumentacja, jakieś modele na pewno przydadzą się na etapie później po wdrożeniu. Odnośnie treści i formy. Tutaj może nie ma czasu dzisiaj, ale na stronie opisującej właśnie Agile Modeling jest dużo miejsca poświęcone na to, żeby starać się unikać używania narzędzi typu case. A szczególnie takich narzędzi, które są, wymagają dużo naszej pracy, żeby tworzyć jakiś model albo żeby go później utrzymywać. Idealnie byłoby tworzyć modele takie ad hoc na tablicy na przykład. Razem z klientem narysować model, zrobić jego zdjęcie, wrzucić do jakiegoś repozytorium, gdzie mamy modele i to jest stan na dzisiaj. Jak sobie wyobrażamy system, czy jakiś obszar w postaci, nie wiem, klas, czegoś, wymagań i tak dalej, use case'ów na dzisiaj. Nie utrzymujemy go specjalnie. Jak przyjdą zmiany, narysujemy drugi, zmieniony. Pogadamy z klientem, powiemy, ok, to teraz tak wygląda, tak, tak, tak. To jest szybkie. Jest łatwe i od razu mamy feedback
od klienta, czy to o to chodzi. I jeśli nie jest, nie mamy, nie wiem, wymagania, niestety często na przykład w publiku mamy takie wymagania, ale może z czasem da się to złagodzić, żeby wszystkie takie modele były narysowane w jakimś narzędziu i były później w dokumentach, prawda, których i tak nikt nie czyta. A jeśli nie mamy takich wymagań, to jeśli ten model nie, on potrzebny jest tylko po to, żeby zaimplementować kawałek oprogramowania, to może on taki mógłby zostać narysowany. Jasne, mogę się zgodzić, ale pod warunkiem, że znaczy w jakiś sposób co podajemy nad złożonością. Bo jednak kiedy złożoność rośnie, to tablica staje się za mała, nie wiem, pamięć staje się ulotna, stąd nawet dla samego siebie potrzebuje wykorzystać jakieś narzędzia bardziej dające większe możliwości, żeby dla mnie, nie wiem, jakby to co nie wiem, jest urokie, tak, na przykład jakiś model czy cokolwiek, to ja nie muszę tego nikomu pokazywać. Mogę dalej mu się komunikować przez taką tablicę, ale dla samego siebie, żeby opanować pewną dziedzinę, a często są to dziedziny złożone, to jednak zupełnie się odcięcie od bardziej tych form złożonych modeli może być trudne. Ja powiem, jak ja robię. Jeśli nie mam takiego wymagania narzuconego przez klienta, typu, że wszystko musi być na twardo w jakimś dokumencie, tylko sam mogę decydować o tym, jak to może być, to w pierwszej kolejności staramy się z zespołem rzeczywiście narysować to na tablicy. I jeśli stwierdzimy, że to, co na tablicy narysowaliśmy, powinno nie powinno być ulotne, w sensie powinno być zachowane, bo nie wiem, zmienią się osoby w zespole i warto byłoby, żeby się z tym zapoznały, albo ma to zostać na później, po zakończeniu projektu, do utrzymania systemu, to wtedy taki model przerysowujemy do narzędzia. Ale też przerysowujemy do narzędzia takiego, które jest łatwe w użyciu, szybkie. I przerysowujemy tam rzeczywiście to, co jest potrzebne. Natomiast większość modeli robimy rzeczywiście w ten sposób. Rysujemy sobie na tablicy, czy z klientem, czy wewnętrznie między sobą. Robimy zdjęcie i wrzucamy gdzieś do repozytorium naszego. I często jest tak, że to wystarczy. Może nie jest to piękny super model, ale wszyscy rozumieją, o co chodzi i on jest precyzyjny. W sensie on pokazuje to, co ma być zaimplementowane, tak jak my to rozumiemy. A jak się nazywa to narzędzie? Lekkie. Używamy Enterprise na architekta. Myślałem, że coś lekkiego będzie. Nie, innego. Znaczy, to jest tak. Używamy go dlatego, że jest szeroko rozpowszechnione w firmie, no i mamy pod ręką. Ale często na przykład używam balsamic mockup, ale to już jest do rysowania ekranu użytkownika. Z premedytacją zadałem to pytanie, bo przeszukując przepastne zasoby pluginów do Jiry, znalazłem taki plugin, który pozwala właśnie na robienie czegoś takiego jak agile modeling, czyli bardzo lekkich modeli w UML-u czy w różnych notacjach, gdzie bardzo szybko i bardzo łatwo można coś narysować, tak? I to wtedy łatwo można podpiąć pod zgłoszenia, nad którymi się pracuje, tak? Czyli jeśli mamy zadanie deweloperskie i potrzebujemy coś na szybko zamodelować jakieś klasy, to w miarę bardzo szybko, na filmie to wyglądało, jakby to przedszkolak mógł zrobić, tak? No po prostu, że to tak szybko, tu kreska. Kreski się tam łączą, schodzą, że to ładnie jest wszystko z ten. Także jeśli używacie Jiry i mielibyście okazję sobie taki plugin kupić. To występuje, ja może zaraz to znajdę, może uda mi się ten dwuminutowy film puścić, tak, to przynajmniej zobaczymy i to w momencie, kiedy będzie w dogodnym momencie, przy założeniu, że to znajdę, to rzucimy na taką dwuminutówkę, bo oni zwykle mają takie dwuminutówki, które pokazują, że coś jest bardzo proste. To jest plugin na stronę serwera, rozumiem, tak? To nie jest plugin dla użytkownika, tylko to administrator Jiry musi go zainstalować wszystkim. Tak. To, co my używamy na przykład też często, nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim, takie tablice naklejane na ścianie. Są takie w roloniku,
takie, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, folię czy coś takiego, odrywasz kawałek, naklejasz, ona nie ma kleju, tylko się tak przyczepia do tego i możesz na tym flamastrami malować. Świetna sprawa, możesz kilka koło siebie nakleić i wtedy nie masz problemu, że jest za mała tablica, bo to może być wielkości ściany w sumie. I rysujesz. I często używamy i to jest świetna sprawa. Wystarczy mieć tylko w miarę prostą tą ścianę. Na ogół są takie. Wrzucę to w ten, w komentarz do meetupa, to się nazywa Glify, a jeszcze jak starczy nam czasu, to pokażę. Okej. Okay. Jeszcze jedna, według mnie najważniejsza zasada, którą tam Scott Ambler umieścił gdzieś w miarę na końcu, jako dodatkową, otwarta i uczciwa komunikacja. Niestety często w projektach jest tak, że wchodzą jakieś rozgrywki między ludźmi, czy jakieś podejrzenia między klientem a dostawcą, nieuzasadnione niczym, po prostu tak wynikające ze stereotypów, że jak coś kupuje, to na pewno on tu zaraz coś będzie mnie chciał, że tak powiem, może nie oszukać, ale naciągnąć, żeby jak najmniej zrobić, a najwięcej zarobić. A z drugiej strony takiego dostawcy, który od razu uważa, że klient to mu chce wcisnąć dużo więcej do zrobienia niż umowa przewiduje. I to może, że tak powiem, to często może nie kładzie projektu, ale bardzo utrudnia pracę i jest kosztowniejsze dla obu stron. Prawda? Bo często klient nie dostaje tego, co by chciał, a dostawca ma dużo więcej roboty. A pracowałem w takiej właśnie otwartej, uczciwej komunikacji i było świetnie. W sensie i klient był zadowolony, i my jako dostawca byliśmy zadowoleni, bo wyszło taniej. Super. A klient na początku chciał coś innego, później w trakcie pracy zorientował się, że to nie do końca to, o co mu chodziło. W sensie nie chce tego, co chciał, bo wyobrażał sobie to jakoś inaczej, nie miał doprecyzowanych wymagań i zmieniał wymagania w trakcie. I było bez problemu. To się opierało właśnie na takiej otwartej, uczciwej komunikacji. Ok, jak takie zasady wdrożyć? Jak zastosować w naszej pracy? Można wdrożyć tej metodologii, którą używamy. Znalazłeś. Którą używamy, nawet próbować to wdrożyć w takim podejściu waterfallowym. Albo można spróbować wykorzystać metodologię zaproponowaną przez Scott Amblera, Agile Model Driven Development, która jest jak gdyby taką zwinną wersją Model Driven Developmentu, czyli zasady, że najpierw robimy model, a później robimy implementację. Scott to wymyślał w 2001 roku, więc wtedy to były początki do takiego agile'owego podejścia. Więc powiedział, dobrze, no macie tu to MDD, zróbmy z tego jakiś agile. I w skrócie, na czym ta metoda polega? Mamy iterację, coś podobnego jak w Scrumie czy w innych metodach zwinnych. Mamy przegląd, o którym tutaj chwilkę było w pytaniu. I to, co może to nie jest niczym nowym w porównaniu z takimi zwinnymi metodami, natomiast to, co jest nowe i myślę istotne i co w wielu miejscach może nam pomóc jako pomysł, wprowadźmy taką iterację zerową, gdzie zrobimy naprawdę kawałek analizy, kawałek projektu, kawałek, zaraz powiem jaki kawałek, ale dzięki temu ta praca pozwoli nam zorientować się w zakresie systemu, w zakresie wymagań i nakreślić jakiś pomysł na to, jak chcemy od strony architektonicznej podejść do realizacji tego zadania. A później po prostu wykonujmy kolejne przyrosty
kolejnych iteracjach. W tej iteracji zerowej, co jest celem? Określenie, naszkicowanie takiego zakresu, wysokopoziomowego zakresu systemu. Tu możemy zrobić jakiś model wymagań, ale takich na wysokim poziomie, bez szczegółów. Tu możemy zrobić model architektoniczny też na wysokim poziomie i nie powinniśmy, czy nie jest celem tego i nie robimy w tej iteracji szczegółowej specyfikacji, bo po pierwsze się narobimy, a może się okazać, że powymyślamy różne ciekawe czy wymagania, czy ciekawą ich architekturę szczegółowo, a później klient powie, że nie wiem, zmieniły mi się wymagania. To do wyrzucenia. Ta część to niepotrzebne. Ile poświęcamy czasu na taką iterację zerową? Od kilku godzin do dwóch tygodni. Dla małych projektów kilka godzin, dla projektów dużych do dwóch tygodni. Więcej niż dwa tygodnie według Scotta nie ma sensu. I tu ja bym się z tym zgodził. Moja praktyka pokazuje, że rzeczywiście dwa tygodnie intensywnej pracy z klientem w celu określenia wizji wymagań, czyli zgrubnych wymagań i architektury w zupełności wystarczy. Przy założeniu, że później będziemy dalej nad doszczegółowieniem pracować z klientem już w iteracjach. Tak, bo że pracujecie interaktywnie z klientem, w sumie niemalże on-site, tak? Tak, to jest najlepsze rozwiązanie. Że są najważniejsi stakeholderzy od klienta, żeby nie było, że na przykład główny stakeholder jest wtedy na urlopie, tak, przez dwa tygodnie. Zgadza się. I tu no, kluczowe jest to, żebyśmy dotarli do osób, które będą używały tego systemu, które będą jak gdyby głównymi pomysłodawcami wymagań do tego systemu. No i żebyśmy z nimi po prostu mieli bezpośredni kontakt. Takie wyzwanie, które ja zauważyłem u klienta, że czasami było trudno zebrać sobie decyzyjne. Znaczy, po pierwsze, klient sam do końca nie wiedział w zasadzie, kto powinien być stakeholderem. To też jest duży problem, bo się człowiek napracuje, a się później okazuje, że za miesiąc, za tydzień, czy za dwa, czy za rok nagle się znajdzie jakiś pan czy pani, która twierdzi, że to jednak w ogóle inaczej miało być. To tak, dla mnie to jest jeden z największych wyzwań, tak? Żeby były właściwe osoby w tym czasie zebrane. No ale to już wykracza poza tą prezentację w sumie. A czy to jeszcze pociągnę to co mówisz, bo to jest problem też rzeczywiście po stronie klientów, świadomości tego, że to jest, kurczę, najważniejszy moment, kiedy oni powinni wziąć udział w tym projekcie, bo tu się decyduje, czy to, co zostanie zrobione, to ma szansę być tym, co chcą i ile to będzie ich kosztowało, zarówno teraz, jak i później w utrzymaniu. Czy to też liczysz koszty? Tutaj nie liczyłem kosztów, ale tak, że tak powiem... Nie, bo przychodzą, nie wiem, u mnie w organizacji jest taki moment, kiedy to się nazywa informacja finansowa. To będzie, jakie będą nakłady, jaki będzie zwrot inwestycji planowany i czy w ogóle to klei kupę, nie? Bo bez tego to czerwone światło. A, to mówisz o takiej fazie przed... Nie, czy jest jakaś analiza, powiedzmy, taka właśnie wstępna, nie? Jest jakieś te kluczowe wymagania, jakieś architektura ustalana, ale to jakby potem trzeba zrobić biznes z tego policzać. Bo bez tego te następne iteracje nie mogło być uruchomione, realizacja. Czyli mówisz o takim przygotowaniu do wystartowania projektu, tak? Przed decyzją o tym, że ruszamy z projektem. Znaczy, można coś takiego zastosować. Tak. Ja się spotkałem z tym, że sponsor po prostu mówi, mamy 10 tysięcy dolarów, mamy później te dwa tygodnie i mamy przez te dwa tygodnie w tym koszcie właśnie jakiś zarys ustalić i upewnić się, czy business case jest dalej sens to robić, tak? Jeśli się okazuje, że nadal tam business case, powiedzmy, jest sensowny, że jest przychód z wykonania zmiany, no to wtedy... W tym trochę abstrahujemy od tej jakby, od tego, z czego organizacja żyje. No, czy organizacja, każda firma nie inwestuje w swoje bez sensu. Wszystko musi
Myślę, że taką iterację zerową idealnie można w czymś takim użyć, w takiej sytuacji. Tak. Założyć sobie tam właśnie jakieś ograniczenie czasowe, założyć, że nie robimy jakichś szczegółowych modeli, tylko takie zgrubne i dyskutujemy, no i wtedy nam wychodzi. Klient nawet często właśnie wychodzi z czymś takim, że ja mogę poświęcić na tyle czasu czy tyle pieniędzy, tylko ten problem, który zauważyłem, że nie daje tych osób, które powinny być. To jest. I to jest, kurde, to nawet nie jest problem budżet, tak? Tylko bywa, że problem jest to, że my nie mamy dostępu do osób, które powinny być uwzględnione w tym procesie. I to jest... O to powinniśmy walczyć, bo to jest kluczowe. Ja się spotkałem jeszcze z w ogóle już aberracyjnym podejściem u klienta w jednym projekcie, gdzie klient mówi, miał świadomość, że system jest realizowany nie do końca tak, jak on by chciał, wymagania są nie do końca tak, jak on by chciał, ale mówił tak, przyjdą testy akceptacyjne, to ja im wtedy zgłoszę wymagania. Super, idealny czas. Czy będę to akceptował, tak? Czy się ludzie porównują? Powiem, że nie zaakceptuję, dopóki tego nie zrobicie. No to mówię, wtedy, jak już wszystko jest zrobione, to on wtedy powie, że nie, to wszystko jest do wyrzucenia. Z tego punktu widzenia jest ważne też, żeby od strony wykonawcy wychodzić z inicjatywą do klienta i się z nim spotykać. Owszem, no może być ta bariera, o której ty wspomniałeś, że nie ma z kim. Ale trzeba próbować. To zależy. Bo jak znajdziemy się z takim... w konfrontacji z takim klientem, który ma takie podejście, że na testach dopiero nam powie, o co mu chodzi, no to i my stracimy, prawda? No, wcześniej zaakceptował pewne... No niby tak, no ale... I wtedy może to zmienić, co chce, na swój koszt. Powiem tak, w teorii tak jest, prawda? Nie zawsze, niestety nie ze wszystkimi klientami tak się da. Jeżeli jest dobry proces akceptacji, w sensie podpisu, także można powiedzieć, już to było zaakceptowane wtedy, a wtedy, no to... W pewnym momencie to się jakoś tam... Tak, to się pójdzie z niezaufaniem i komunikacją. To jest prawda. Nie bardzo wpisuje w tą metodę, bo tutaj właśnie nie ma tej dokumentacji. Tak, to jest tak, wszystko tak. Na gębę robione, więc tutaj nie ma tej akceptacji takiej formalnej. Po stronie dostawcy jest to odpowiedzialne, żeby wytłumaczyć, nad czym działa Agile, jak działa, dla tego, kto to kupuje. Tak. Jeżeli to nie jest jasno skomunikowane, to ten problem wyjdzie negatywnie dla obu stron, ale też dla tego, kto to robi. Zgadza się. No, jeżeli chodzi o Agile, to jeszcze przerwę, to po prostu usłyszę, tak, że Agile fajnie to wychodzi, są fajne efekty, tylko tak jak słyszałem z doświadczeń innych ludzi, klient przychodzi, no dobra, robimy coś w Agile, to pokażcie, co macie, czemu to tak długo trwa, tak, bo mimo że to przy niektórych projektach Agile no, wydłuża, tak, poniekąd pracę, mówię poniekąd, ponieważ to, co jest prezentowane, ma działać, tak? To nie ma być model po prostu z kart, tylko ma działać. I wydaje mi się, że to też nie tylko jasna komunikacja, tak? Ale przemówienie po prostu do wyobraźni klienta. Tak, że na przykład, nie wiem, na początku musimy coś tam zrobić u podstaw, czego jeszcze nie widać, nie? Albo nie da się zaprezentować. Albo można mu zaprezentować, ale on nic z tego nie zrozumie, bo to są takie rzeczy jakieś bardzo techniczne. Znaczy, wydaje mi się, że też jest problem taki, że klient posługuje się tym, żeby było szybko i tanio, tak? A z jakością to jakoś to będzie. A później przychodzi, że miało być dobrze. Miało być jeszcze szybko, tanio i dobrze. Okej. Okay. Kilka słów na temat tej iteracji jeszcze zerowej. To, na co Scott właśnie zwraca uwagę, on tu podzielił to na jak gdyby takie dwie części prowadzone równolegle. Tworzenie inicjalnej wizji wymagań i inicjalnej architektury. Wizji architektury. I to, co on zwraca uwagę, to z jednej strony ok, zróbmy sobie jakiś model taki wysokopoziomowy wymagań. Możemy sobie go naszkicować na tablicy. Najlepiej jest zrobić po prostu warsztat z klientem i w trakcie tego warsztatu to szkicować, ale najistotniejsze jest to, żebyśmy uzyskali wspólne rozumienie tych samych wymagań, takie samo rozumienie, czyli żebyśmy przede wszystkim zrozumieli, co jest oczekiwane od tego systemu. Oczywiście to może się zmienić w
trakcie pracy nad systemem, bo klient może sobie zdać sprawę, że kurczę, w rzeczywistości potrzebuje czegoś innego, ale chodzi o stan na moment, kiedy rozmawiamy. I podobnie jest z wizją, przepraszam, tutaj powinno być, tytuł jest chyba nie taki. A nie, tu jest część Darsa, przepraszam. Co tu powinniśmy zrobić, tak jak mówiłem, model użycia jakiegoś tego systemu, on nie musi być w postaci use case'ów, może być to dowolny, wygodny dla nas i dla klienta do zrozumienia model użycia systemu, jakiś model domenowy, to nie musi być ściśle z UML-em, w sensie nie musi być idealnie, tak precyzyjnie jak UML mówi. Chodzi o to, żeby klient rozumiał ten model, rozumiał co się kryje pod poszczególnymi tam symbolami. No i jakiś inicjalny model interfejsu użytkownika, jeśli to, co tworzymy, ma interfejs użytkownika. To, co jest kluczowe, no to właśnie użycie takich technik, które spowodują, że klient nam będzie się angażował w te ustalenia. Czyli jakieś warsztaty, prawda? Druga część, równolegle prowadzona, to inicjalna wizja architektury i tutaj skupiamy się nad tym, jak wyobrażamy sobie od strony architektonicznej system, który zrealizuje te wymagania. Tutaj z jednej strony rozmawiamy z klientem, z drugiej strony rozmawiamy z zespołem, który będzie to realizował. I szkicujemy taki model architektury od góry. Nie szkicujemy szczegółów rozwiązań. I chodzi o to, żeby skupić zespół realizujący i dać też informację klientowi, w jakim kierunku od strony architektonicznej będzie to szło i na czym się skupiamy, jak sobie to wyobrażamy. To, co jest kluczowe tutaj, oprócz tych rzeczy, które wymieniłem do zrobienia, to to, że te modele muszą być proste i zatrzymujemy się w ich opracowywaniu w momencie, kiedy stwierdzamy, że dobra, to nam wystarczy do tego, żeby ruszyć pracę już w tych iteracjach, czyli dalej będziemy doprecyzowywać poszczególne kawałki tego modelu, pracować nad wymaganiami, nad architekturą, nad projektem, już w ramach jakiegoś obszaru, który tu sobie naszkicowaliśmy i będziemy to doprecyzowywać i implementować. W tym momencie, jak osiągniemy taki stan, że już mamy takie kawałki, to przestajemy tworzyć taką wizję. I powiem szczerze, ja robiłem coś takiego, przy czym miałem przez klienta narzucone, że to miało zejść do poziomu bardzo szczegółowego, więc zrobiłem dużo więcej i trwało to 3 miesiące, ale zaczęliśmy i przez pierwsze jakieś, nie wiem, tydzień, około tygodnia, pracowaliśmy nad takim wysokopoziomowym właśnie modelem, i to się świetnie sprawdziło. Pracowaliśmy całym zespołem architektów, analityków, to było około chyba 7 osób i siedzieliśmy non-stop przy tablicy takiej, robiliśmy zdjęcia, później w kolejnych dniach poprawialiśmy coś tam, jeszcze przeanalizowaliśmy od strony wymagań, czy to kolejne kawałki. Stworzyliśmy taką wizję architektury, która później właściwie się nie zmieniała przez cały projekt, który trwał około roku. Naprawdę to się sprawdza. I to, co się przy okazji osiąga, to wspólne rozumienie celu tego, co my tu robimy, tej architektury, tych wymagań w całym zespole. To jest świetna sprawa. Później możemy na przykład podzielić się na jakichś liderów mniejszych zespołów i mieć to rozumienie w głowie i wiedzieć, po co my to robimy. Co mamy osiągnąć dzięki tym poszczególnym częściom modelu. Po zakończeniu iteracji zerowej przechodzimy do już wytwarzania i tutaj Scott wyróżnił trzy główne części. Modelowanie
danej iteracji, czyli doszczegółowienie modelu wymagań i modelu architektury dla danej iteracji, dyskusja nad tym modelem, o tym za chwilkę, i implementacja z użyciem test driven development. Nie ma tam w zaleceniach Agile Modelingu tej metody jakiegoś konkretnego określenia, ile powinna trwać taka iteracja. Tutaj w tym miejscu zabrakło dopisku godziny, dni, łamane przez dni. Ogólnie na modelowanie iteracji powinniśmy poświęcać kilka godzin do iteracji. Dyskusje krótkie, takie ad hoc, w miarę potrzeb. I większość implementacja. Większość czasu implementacja. Jeśli chodzi o przegląd, tutaj nie są według tego pomysłu nie są obowiązkowy. Co więcej, w małych projektach jest niezalecany, inaczej niż w Scrumie, ale o tym za chwilę. Co robimy w takim działaniu modelowania iteracji, w takim zadaniu? Planujemy, co zostanie zrobione w ramach iteracji. Mamy jakąś funkcję, funkcjonalność, obszar do implementacji. Po pierwsze, analiza wymagań, doszczegółowienie ich z klientem. I tutaj ważne, żeby ten klient był dostępny. Po drugie, zaplanowanie pracy i oszacowanie pracochłonności z całym zespołem. I tutaj nam powstaje już artefakt, że tak powiem, bo to nie musi być dokument, analizy i projektu realizacji wymagań dla tej iteracji, już taki szczegółowy. Chodzi o to, żebyśmy mieli wspólne rozumienie, nie chodzi o to, żebyśmy wytworzyli dokument. To może być właśnie jakiś rysunek na tablicy, może być jakiś model w narzędziu CASE, może być też Word, Excel, dowolna metoda, która nam zajmie najmniej czasu i wyrazi to, co chcemy. Bo to ma służyć tylko do tego, żebyśmy to zaimplementowali tutaj. To modelowanie teraz to jest inna nazwa na Sprint Planie, tak? Coś takiego, chociaż nie do końca, bo w Sprint Planingu mamy jakiś zestaw historyjek, prawda? Tutaj on o historykach nic nie mówi. Pewnie można by to właśnie spleść ze Scrumem w ten sposób, że robimy właśnie jakiś planning, przy czym może więcej czasu poświęcamy w ramach planningu na analizę wymagań i już na jakiś projekt, model architektoniczny tego, co mamy zaimplementować. Bo zwykle na planningu tego się nie robi, prawda? Planning chyba jest troszeczkę wcześniej, pomiędzy tą zerową wizją a iteracjami. Ja bym planning umieścił właśnie tutaj, tuż przed, czy na granicy tego, prawda? Od góry. Chcemy też powiedzieć, pewnie zanim zaczniemy realizację, ile tych iteracji mniej więcej pewnie będzie. Czy to było po wizji, no nie? Po fazie zero, to rozpadamy pracę, realizację na jakieś iteracje. I tutaj już mniej więcej. To powiem tak, ja tego tu nie rozrysowywałem. Pomysł Scotta jest taki, że po tej wizji planujemy release'y. Prawda? Czyli takie jakieś zgrubne kamienie milowe. I mówimy, co w danym release'ie chcielibyśmy, żeby jaka część systemu została zaimplementowana. Też tak na zgrubnym poziomie. No i te release'y dzielimy na iteracje. Nie wiemy, czy zdążymy w danym czasie, jaki sobie założyliśmy. Natomiast myślę, że powiem tak. Wiele osób zarzuca takim metodom zwinnym to, że nie da się oszacować harmonogramu, nie da się oszacować, czy zdążymy. A ja powiem, że właśnie lepiej da się oszacować w takich metodach niż w metodzie takiej, kiedy na początku robimy harmonogram na pół roku, rok w przód i po pół roku dowiadujemy się, że właściwie to jesteśmy daleko za harmonogramem. No i co z tego, że myśmy mieli wcześniej ten harmonogram? Ale z punktu widzenia Twojej firmy jako software house'a, to masz jakiś jeszcze projekt, tak, już powiem, masz tą fazę zero, już wykonaną, to potrzebujecie, nie wiem, zarezerwować mniej bardziej dokładnie tych czas, nie wiem, no, na ileś tam iteracji.
stąd jakby jakiś rodzaj, może nie harmonogramu, ale chociażby zasobowania. Tak, musicie... i to robimy. I robimy takie kamienie milowe. Zakładamy, że nie wiem, za 2 miesiące, za 3 miesiące to zrobimy taki kawałek. Później za kolejne 3 miesiące robimy kolejny jakiś kawałek. Takie kamienie milowe. I w trakcie jak robimy iteracje, załóżmy 2-tygodniowe, po kilku iteracjach i szacowaniu przez zespół tego, co jest do zrobienia i tego, co jest do zrobienia jeszcze tam za pół roku, jesteśmy w stanie już, nie wiem, po miesiącu, dwóch, z dużym, bardzo dużym prawdopodobieństwem, naprawdę, oszacować, czy się wyrobimy w tym czasie, który sobie założyliśmy, czy nie. I jesteśmy wtedy w komfortowej sytuacji, że możemy jeszcze zareagować i powiedzieć, dobra, więcej osób, zmieniamy zakres, albo coś innego jeszcze wymyślamy. Natomiast w takim podejściu tradycyjnym to jest trudniejsze, myślę. Znaczy, trudniejsze, co bardziej nieprzewidywalne. Mhm. Znaczy, raczej nie przewidywalne, ale dwa, to też wszystko zależy, na ile dojrzały jest zespół, tak? Jak on estymuje, jak pracuje, bo tak naprawdę każdy zespół systemowy, pomimo tego, że pracują w jednym projekcie i robią jeden projekt, budują cegiełkę po cegiełce, mogą mieć zupełnie inny plan pracy. Zgadza się. Tak, ale podstawą wszystkich metod agile'owych jest jakby interakcja, komunikacja. Jakby jeśli mamy niezgranych ludzi, nie umiemy się wszystko komunikować, to każda metoda agile'owa będzie dla siebie, no nie powiem, że fiasko, ale no nie będzie lepsza od tradycyjnych metod. Dokładnie. Tak, ale też chodzi o to, że na przykład nie dojrzałe zespoły, które są estimowe. I na przykład biorą sobie to z klientu zbyt dużo rzeczy, a później chodzi na to, że na końcu 30% ze sprintu zostało zrobione. To ja mam doświadczenia w tym temacie, tylko nie wiem, czy mamy czas, żeby o tym porozmawiać. No właśnie chciałem troszkę przyciszyć ten temat. Bo akurat mam taki case z życia. No proponuję, bo ja też tu mógłbym wiele takich przykładów podać, bo mam parę z życia wziętych. Okej, to jest... To było pierwsze zadanie. Drugie zadanie, dyskusja. To, co Scott wyróżnia. I to nie jest coś takiego, co my zaplanujemy, że kończymy modelowanie, zaczynamy dyskusję nad modelem. Nie, siadamy do implementacji i trafiamy na jakąś rzecz, którą trzeba przedyskutować. Coś jest nieprecyzyjne, są jakieś wątpliwości. Zbieramy 2-3 osoby i dyskutujemy nad tą kwestią, która budzi wątpliwości. Rysujemy sobie model, modelujemy i tak dalej, maksymalnie pół godziny i implementujemy od razu. Popieram, że mała grupa. Słucham? Popieram, że mała grupa. Tak. Mieliśmy tutaj te spotkania. Ale też grupa, nie jedna osoba. Tak. A te 2-3 osoby to jakby dev team i product owner? Czy sam? No właśnie, nie. Grupa, która to implementuje z analitykiem i tak dalej. Przy czym zaraz też przejdę do tego, co analityk tu powinien też robić, bo pomysł na analityka w tym agile modelingu jest dużo szerszy niż w takich metodach zwykłych. Ja mam jedno intymne pytanie, czy 30 minut wystarczy, bo znając kwestie niektórych takich zakresów do takich życia wziętych, na 30 minut to czasami jest na trzeba przeznaczyć na upartego dewelopera. Znaczy, nie, no, na przykład to jest kwestia, może samo modelowanie zależy się od stopnia skomplikowania. No, rzadko mi się zdarza model, że można było go tak po prostu 30 minut namalować. Tu chodzi o małe jakieś kwestie. Mhm. Jakieś małe rzeczy. Dogrywki. Tak, dogrywki. Bo siedzenie nad modelem robimy po pierwsze tu, a jeszcze wcześniej w tej wizji. Takie grube. Na pewno mogę powiedzieć, jak tego nie robić, tak jak nam to wyszło na początku, bo byliśmy niedoświadczeni, że spotkało się chyba 7 deweloperów z jednym deweloperem bardzo dobrym. Oni spędzili chyba 8 godzin czy 10 godzin przez 3 dni, żeby o stosunkowo prostych modelach rozmawiać. I oni już, za przeproszeniem, żygali tym agile'em. Oni już mówili, co to jest? Co to jest za burdel? Co nie? Co to w ogóle tego? I sami później do mnie zastanawialiśmy się nad tym, co zrobić na przyszłość. Powiedzieli tak, przydałby się nam analityk,
nie chcemy tylu deweloperów. Niech tam jeden czy dwóch światłych się spotka i niech ustalą, jak to robimy, tak? I może by to nie zajęło 30 minut, bo tam było trochę więcej kwestii. Może by to zajęło godzinę, może dwie, tak? Ale nie byłoby to tam 7-8 osób, prawie przez 10 godzin. W sumie, tak? Przez kilka dni. Także mogę powiedzieć, że to jest sposób, jak tego nie robić. Tak jak my zrobiliśmy. To prowadzi do frustracji, to jest nieefektywne. Także w pełni popieram. Tutaj się zgodzę jako architekt, jedno z głównych pytań, jak otrzymuje deweloperów, to jak to ma działać? No, mało który deweloper jednak chce się specjalnie angażować w tego rodzaju rzeczy. Chociaż oczekują konkretów. Ale w takim momencie to jest właśnie super moment, bierzemy, nie wiem, te 2-3 osoby. Ktoś, kto wie, jakie są wymagania analityczne, ktoś od deweloperów, siadają czy stoją przy tablicy do pół godziny. Też wyjaśniają. Taką osobę od deweloperów, czyli projektanci, ludzie, którzy zrabiają jakiś szkielet, jakąś konstrukcję. Albo też ci, którzy już to implementują. Według mnie jeden projektant, ale też deweloper, tak. I jakiś też inny w miarę taki spoko deweloper. Mieli tablicę, rysowali, tak, ale się nie mogli dogadać, tak, bo wychodzili tacy skwaszeni z tych spotkań, że kurde, ten chciał tak, ten chciał. W końcu się okazało, że był obóz, prawie wszyscy deweloperzy przeciw temu jednemu mądremu, który chciał, żeby to było future proof i w ogóle, żeby to było zgodne z zasadami architektury i Java i tak dalej. W końcu to się skończyło w ten sposób, że trochę taka hybryda powstała. Ale to może też przy piwie. Okej, idziemy dalej. Chcę zabierać czasem. Implementacja. Coś, czego osobiście nie próbowałem, TDD, ale słyszałem od kolegów, którzy w równoległym projekcie coś takiego robili. Test driven development, czyli mamy jakiś kawałek funkcji, najpierw piszemy test wykonywalny, czyli coś, co nam uruchamia aplikację i wykonuje ten test. Nie mamy tej funkcji, którą mamy zrobić, więc test na początku się wywala. Implementujemy dotąd, aż test zacznie przechodzić pozytywnie. Tutaj oczywiście będzie jakiś częsty refactoring w stosunku do tego, co już wcześniej zostało wykonane. Założenie jest takie, że tutaj poświęcamy najwięcej czasu z iteracji właśnie na tą implementację i ciągłe testowanie. Ja mam pytanie. Właśnie tego nie mogę doczytać. Tu jest napisane na tej stronie, że test driven development requirements are written like a test. Czyli najpierw zrozumiałam, że chodziło o to, żeby zastosować koncepcję test driven development do analizy, pisać wymagania tak jak test, analogicznie do tego, co teraz wspomniałeś, ale przecież test driven development nie robi w ogóle analityk, tylko deweloperzy. Tak. I to jest zupełnie inna warstwa tej pracy, więc zastanawiam się, próbuję to doczytać, ale tak. To o co, że konkurencyjnie czytasz. To o co tutaj chodzi, to chodzi o już implementację. Natomiast to, o czym mówisz, specyfikacja wymagań poprzez właśnie takie testy, to też jest w fazie takiej, kiedy, nie wiem, czy tu modelujemy na przykład wymagania, to jest taka dobra praktyka już z tej metody, przez Scotta tam opisana i tam jak się wczytasz później w to TPD, to on to rozdziela właśnie na takie dwie, jak gdyby dwa rodzaje, właśnie taki rodzaj TDD implementujący już coś, czyli test wykonywalny i implementacja i ten TDD dotyczący wymagań analizy, gdzie też robimy test na początku, przy czym to jest to nie jest w jakimś języku programowania. Makieta może być takim testem, scenariusz w przypadku życia może być testem. Tylko że piszemy wymaganie w ten sposób jako test, prawda? Jako taki test, czyli na przykład akceptacyjny. Test testowalny, tak? Tak. I od razu wiemy, czy to jest testowalne. To nie jest w jakimś języku wykonywalnym, prawda? Nie uruchamia się tego, może to być, nie wiem, w Wordzie napisane. Przy czym jest, nie wiem, klient ma to i to, wejściowe dane takie i takie, wykonuje to i to, efekt mamy taki i taki. I to jest wymaganie, prawda? Mogę podać przykład, bo tydzień temu zespół przez łzy skończył się pracować z tym przez łzy, bo się strasznie tym zmęczyli. Powstał Excel z 16 przypadkami wyliczeń, tak? Ma się wyliczyć podatek, ile rzeczy tam po podatku. Było 16 wierszy w Excelu. Tam było kolumn z 20. I ponieważ dotykaliśmy z obszaru systemu, który po pierwsze był bardzo źle napisany, bo został skonwertowany z
przez jakąś maszynkę do pisania kodu. I to bardzo źle wyglądało. Po drugie, nikt tego nie utrzymywał przez bardzo długi czas. Po trzecie, chyba nikt tego nie używał. I za bardzo, w sumie to my nie wiedzieliśmy za bardzo, jak to, co tam trzeba zmienić. Po prostu nie wiedzieliśmy. Ale mieliśmy Excela. Jego się trzymaliśmy jak światełka w tunelu. Tak? Wiedzieliśmy, że jak te testy zaczną przychodzić, to jesteśmy w domu. Nieważne, że to 3 razy więcej czasu zajęło, niż było szacowane, ale po prostu tak długo żeśmy tego Excela po prostu uruchamiali, te wszystkie test case'y, aż na początku wszystkie wiersze były na czerwono, po kilku dniach połowa wierszy była na zielono, tak, aż po 2 tygodniach płaczu i potu okazało się, że już wszystko się zaczęło świecić na zielono, ale później okazało się, że jedna osoba usiadła na innym komputerze i na tej samej wersji aplikacji, na tej samej potencjalnej konfiguracji inne wyniki zaczęły wychodzić. Także to był poziom, tak? Naprawdę takie rzeczy mogą się zdarzyć. Także to takie mam skojarzenia, że w przypadku aplikacji finansowych, tak? Akurat taki sposób przyjęliśmy, że tak długo wykonywaliśmy. W sumie nie wiedzieliśmy dokładnie, co trzeba zmienić w aplikacji, niestety. Że tak długo wykonywaliśmy te testy, aż debugowaliśmy. Po prostu debugowaliśmy każdy przypadek, który nie przychodził. Chyba w sumie o to chodzi. I takie mam jeszcze generalnie pytanie odnośnie TDD. Czy po prostu tutaj generalnie chodzi o to, że mówi się siema developer, zastanów się najpierw, zanim zaczniesz klepać, tak? To jest takie, czy to chodzi o coś więcej jeszcze? Nie no. W przypadku developmentu to chodzi dosłownie o to, żeby on napisał test wykonywalny, w jakimś języku wykonywalnym, albo w narzędziu, tak. Napisał test, który zakłada, że ta funkcja, czy coś, co ma zrobić, już jest. I ten test ma sprawdzić, czy to daje poprawny wynik, czy nie. No więc na początku wiadomo, że będzie dawało, bo wynik błędny. Tak jak to my ręcznie wykonywaliśmy te testy. Na przykład. Bo unit testy przechodziły na tak wysokim poziomie i żeśmy kontrolowali. Wiedzieliśmy, że zwykle się zgadzały, tak? Natomiast te testy ręczne jednak nie mieliśmy czasu zautomatyzować tego. Znaczy, ja powiem, może to wydaje się pracochłonne, ale wiem po tym, jak właśnie kolega w równoległym projekcie to robił, mówił, to daje świetny efekt taki, że ten deweloper najpierw, zanim zacznie coś pisać, zastanowi się tak naprawdę, co to ma być. I co więcej, jak z niczego mu nie wynika, co to ma być, idzie do analityka i się pyta, i go dopytuje, aż ten analityk sobie zacznie zadawać pytania, kurczę, co to oznacza to wymaganie, w sensie, co rozumiemy pod tym, nie wiem, wymaganiem, jak uznamy, że to wymaganie zostało spełnione, czyli co system ma robić, to i to i to, i wtedy to przechodzi. Były takie dyskusje i napisaliśmy unit test, tylko że widzę, że tego czego żeśmy nie zrobili, a może warto było zainwestować na to kilka dni, to napisać testy automatyczne end-to-end, bo żeby przetestować, to trzeba było przejść przez, nie wiem, na przykład 15 ekranów, 10 ekranów, żeby wykonać tych tak, no właśnie, 15 czy 16. To jest akurat, wiesz, jeszcze dylemat, jak są różne projekty, to kiedy właśnie ręcznie robić, a kiedy robić automatycznie. No, to już nie chciałbym teraz na tym, no tak. To jest długa. Wchodzimy jednak do tych kwestii ściśle deweloperskich, bo przecież normalnie w Agile jest TDD, to jest podstawa, jest nawet właściwie taka definicja, że dokumentacją w Agile są testy. Znaczy tak, na przykład w Scrumie nie jest to jasno powiedziane, że ma to być TDD, ale jest to zalecane, jest to tak, dobra praktyka. Są takie paterny, które osoba zgadza się. Takie wręcz wyrobione. Tyle, tylko dlatego. Okej, no tutaj może za dużo czasu teraz na ten temat mówimy. Chodzi o to, że zalecenie tej metody jest takie, żeby w ten sposób właśnie to implementować. Kilka słów o review. Mówiłem, że według Scotta Amblera to może być niepotrzebne, to review, po zakończeniu iteracji. On zakłada, że jeśli mamy małe zespoły, małe projekty, to komunikacja, jeśli jest rzeczywiście poprawnie prowadzona między tymi osobami w projekcie i z klientem, wystarczy i to review nic nowego nie daje.
Nic nie wnosi. Plus to TDD, prawda? Które nam zapewni przetestowanie czegoś. Jest jeszcze ten aspekt, bo często przeglądy służą spotkania właściwie z klientem. To znaczy z kimś, kto na to spojrzy i powie mniej więcej w tym kierunku. Mhm. Znaczy ja też tutaj nie do końca się z tym zgadzam, że to może być niepotrzebne, ale... Ale jeśli do tego dodać klienta, to wtedy ma sens, bo wtedy to jest wartość, której nie mamy w zespole, kiedy już robimy i zanim będzie odbiór formalny, to można robić taki przegląd. I też ja się z tym spotkałam. Zgadza się. To, na co on zwraca uwagę, co właśnie taki przegląd daje, to ta informacja zwrotna, o której mówię. I tutaj powiedzmy z tego doświadczenia, za każdym razem, kiedy nie zrobiłem review albo nie prosiłem któregoś z doświadczonych światów deweloperów do zrobienia review, to były problemy. I naprawdę, jeśli nie pamiętam sytuacji, rzadko się bardzo zdarza, że to stało przy świetnym deweloperach, że jednak nie trzeba, że nic się nie znajdzie, jakiegoś takiego unikalnego. Okej. I podsumuję. I to jest cała ta metoda, którą on tu zaproponował, żeby wdrożyć czy wykorzystać te zasady Agile Modelingu. W podsumowaniu, to mało modelowania na początku, tylko w postaci takiej wizji, dużo implementacji, która pokazuje od razu, próbuje zaimplementować te wymagania i dalsze modelowanie, dalsza analiza już w iteracjach. Ciągłe iterowanie właśnie, z częstym kontaktem z klientem, przeplatanie roli analityka i dewelopera. I tu jest coś, co dla wielu z nas może być kontrowersyjne, co Scott zaleca. To może nie łączenie roli analityka i dewelopera, ale rozwijanie swoich umiejętności jako analityka w kierunku właśnie takim deweloperskim. W sensie nie chodzi o to, żeby zostać deweloperem, ale chodzi o to, żeby rozumieć kwestie techniczne, rozumieć projekt, rozumieć, jakie problemy na etapie implementacji mogą wystąpić i tak dalej, i tak dalej. I wiedzieć, jak to się przenosi na jakieś wymagania dla klienta, dla tego, co możemy klientowi dać. A czy na przykład Scott mówi, jak opanować taki szeroki skillset? Mówi, żeby się tego uczyć. Ale, wiecie co, to nie ma na to recepty, to jest taki trochę jak stan umysłu, tak to brzmi górnolotnie, ale muszę wam powiedzieć, że z mojego własnego przykładu i obserwacji analityków, którzy tutaj byli czy są, to ja widzę po sobie, że wracam sam do developmentu i sobie coś tam piszę hobbystycznie, właśnie z tego względu, o którym mówi Scott, żeby rozumieć, łatwiej z deweloperami się dogadać, nawet jeśli to jest inna technologia. Ale chodzi o myślenie deweloperskie, o projektowanie w odpowiedni sposób. Ja mam wrażenie, że osoby, które rozpoczynają przygodę analizy, też patrząc trochę na siebie, a z technologii się wywodzę edukacyjnie i też jeśli chodzi o początek kariery, to analityk na początku, nie, to ja nie chcę być deweloperem, tak? Bo albo był deweloperem, albo nigdy nie był deweloperem. Nie, ja nie mogę być deweloperem, bo ja już tego nie mogę patrzeć na ten kod i ten. I tak czasem staram się tym osobom właśnie tak delikatnie powiedzieć, że wiesz co, to kiedyś zrozumiesz, że... To się nie da, tak. Trzeba być deweloperem, żeby zrozumieć. Trzeba, na początku kariery trzeba coś napisać, tak chodzi. Ja uważam, że przynajmniej analityk powinien mieć świadomość projektu. Jeśli masz świadomość projektu, czuje projekt programowania aplikacji, to już jest naprawdę duży jakby plus dla jakości tego projektu, bo on jest w stanie przenieść pewne oczekiwania klienta na jakość tego programowania. I tu jest trochę taki... Ja może tak, żeby podsumować temat. Pamiętam kiedyś robimy rekrutację do firmy, szukamy analityków. I pytałem kierowników projektów, kogo potrzebujecie? W sensie, jakich umiejętności oczekujecie od analityków, których chcemy znaleźć? Wszystkich. I oni mówią, my szukamy analityków, którzy nam zrobią model i powiedzą, że niżej to się nie zniżają i nawet nie chcą wiedzieć, co jest. I nam zrobią model procesu, model wymagań i niżej to już tak nie bardzo. Jakiś tam pojęciowy model i tak dalej, taki biznesowy. Takich nie szukamy. Szukamy ludzi, którzy zejdą do projektu, będą rozumieć projekt, będą nawet czasami umieli taki projekt naszkicować, przynajmniej na wysokim poziomie,
i będą rozumieli się z deweloperami. Będą rozumieli, co programiści mówią do nich, będą rozumieli konsekwencje i będą umieli mówić takim językiem, który deweloperzy zrozumieją. Z tym zgodzę, bo na przykład schodzenie tak już do kodowania to też właśnie jest problem ze skillsetem szerokim. Bo jakby patrząc też z drugiej strony, jak się deweloper zaczyna uczyć umiejętności analityka, to też bywa wesoło. Na przykład reviewując cały szereg rozmaitych aplikacji, na przykład BI-owych, jak za każdym razem jak patrzymy, jak deweloper robi pracę analityczną, czyli robi logiczny model danych, lepiej, żeby to inny to działać, no, po prostu powiedzmy sobie, nawet firma, znaczy powiedzmy kilku vendorów, globalna instytucja, średnio zespoły pewnie liczyły tak w sumie na 350 deweloperów i naprawdę na palcach i na ręku można było policzyć deweloperów, którzy rozumieli, co robią pod względem logicznego modelu danych, czyli tak naprawdę modelowanie dziedziny w tym i... A propos iteracji, takie podsumowanie, żeby nam nie wyszło coś takiego, prawda? Jeszcze jeśli mamy kwadratowe koła, to już to było. Nie wiem, czy tu widać, no, w tym wózeczku są opony. Nie wygląda. Ciężkie do zrobienia. Okej. Okay, na koniec kilka takich dobrych praktyk, o których przy okazji, zakładam doświadczeń, Scott Ambler przy okazji wdrażania tej metody NDD zauważył. To wiele z nich już mówiliśmy, chciałbym zwrócić uwagę tylko na niektóre nowe. Aktywne uczestnictwo to było, wizja to co w iteracji zerowej. To jest coś nowego, ciągłe dokumentowanie i późne dokumentowanie. A ja to chyba wydrukuję u siebie takimi literami, powieszam w biurze, autentycznie na trzech piętrach. Chodzi o to, żeby nie zakładać, że całość dokumentów analitycznych modeli utworzymy na początku projektu i później je będziemy wykorzystywać, tylko żeby założyć, że będziemy je tworzyć przez całość trwania projektu. Na początku robimy właśnie taką zgrubną architekturę, a później doszczegóławiamy poszczególne elementy. To jest z wielu względów korzystne. Po pierwsze dlatego, że wymagania mogą się zmienić, więc niektóre elementy tego, co byśmy na początku zamodelowali, mogą okazać się później niepotrzebne do wymiany, a jak je zamodelujemy dopiero po zmianie tych wymagań, to od razu zamodelujemy to uwzględniające coś zmienione, te zmienione wymagania. Druga rzecz jest też według mnie bardzo istotna, mianowicie w miarę jak realizujemy projekt, coraz lepiej poznajemy, na czym rzeczywiście polegają te wymagania klienta i na czym rzeczywiście klientowi zależy i coraz lepiej jesteśmy w stanie bardziej precyzyjnie udokumentować to. Nie spekulujemy, nie robimy czegoś na wyrost, tylko opisujemy, modelujemy to, o co rzeczywiście chodzi. Często jest tak, że jak robimy projekt, to na końcu po testach, jak wdrożymy i klient zacznie używać, to dowiadujemy się, a to teraz to rozumiem, o co chodziło. Właśnie chodzi o to, żeby zapobiec tej sytuacji, że najpierw robimy cały dokument, a na końcu dopiero się dowiadujemy, o co chodziło. Nie róbmy na początku tego całego dokumentu. Róbmy po kolei. Możemy to sprawdzić w ten sposób, takie modne hasło ostatnio widzę, just enough architecture, just enough requirements. Dokładnie. Tak? Just enough documentation, just enough specification. Dokładnie, czyli róbmy tyle, ile na dzisiaj wiemy, nic więcej. Na tyle, na ile dzisiaj jesteśmy w stanie zamodelować, udokumentować. I to jest, też wiąże się z tym drugim, późnym dokumentowaniem. Jak robimy modele, jak robimy dokumentację, nie spekulujmy, nie dodajmy jakichś wymagań, które wydaje nam się, że powinny być uwzględnione. Opisujmy to w takim stanie, jaki znamy na dziś i opisujmy to najpóźniej, kiedy się da. To znaczy, na przykład to, o czym mówiliśmy a propos modeli, to co mówiłem, jak u nas robimy,
Na początku, jeśli chcemy coś narysować w modelu, to rysujemy na tablicy. To jest proste, szybkie, zajmuje mało czasu. Jeśli stwierdzimy, że rzeczywiście, z czasem stwierdzimy, że rzeczywiście, kurczę, to jest istotna rzecz, mamy tego zdjęcie, warto to przenieść na papier, warto do narzędzia z modelami, wtedy dopiero to przenosimy. Co oznacza, że przenosimy tylko te elementy, które rzeczywiście uznajemy, że są potrzebne. I które dają wartość. Nie wrzucamy tam wszystkiego. Wykonywalne specyfikacje wymagań to jest to, o czym mówiłaś właśnie. Czyli piszmy wymagania w taki sposób, nie chodzi o w języku wykonywalnym, tylko w taki sposób, żeby dało się je właśnie od razu jak gdyby sprawdzić, wykonać, prawda? To jest nawet określany custom task, znaczy exy tutaj do, w rozumieniu do wymagań, czyli być może jakieś ekrany, które można... Na przykład. Dając, jak to oprogramowanie zadziała. Jest, acceptance test driven. Są takie narzędzia, chyba fitness. Tak, fitness. Jest cucumber, które mogą nam w tym pomóc. To są darmowe chyba narzędzia. Tak, fitness jest. Cucumber jest darmowy. Gdzie piszemy, to nie jest jakiś język wykonywalny, ale właśnie specyfikacje piszemy w ten sposób. Na przykład, w jaki sposób nam pomaga w tej specyfikacji? To, że jak mamy opisać wymaganie, nie wiem, jakimś zdaniem, system ma mieć funkcjonalność jakąś tam, prawda? No to bardziej lub mniej precyzyjnie każdy może sobie wyobrazić to trochę inaczej. Natomiast jak opiszemy to w ten sposób, że klient przychodzi, nie wiem, wstukuje te i te dane, wynik ma być, działania tej funkcji ma być taki i taki. Tak. To jest precyzyjne. Stara się znaleźć jakiś przykład. A później deweloper robi właśnie to, żeby to zrealizować, a nie robi kilka feature'ów obok przy okazji. Bo wydaje mu się, że się przyda. To ma większy sens niż żeby ten sam scenariusz wymyślał deweloper. No powiem tak, najpierw na poziomie wymagań coś takiego robi analityk, a później na poziomie tego test driven development implementuje w postaci takiego wykonywalnego już testu deweloper. Tak, mogę pokazać fitness. To jest w sumie genialność w swej prostocie. Rzucę link, to już teraz wrzucę link jako przykład fitnessa, ale też się trochę zazębiał poniekąd trochę z modelami decyzyjnymi, które są w podobnej formie, jeszcze są tabeleczki. Na konika trafiliśmy. Sorry, nie mogę się powstrzymać. Sorry, się popędzam, a mieliśmy od 20 skończyć, już jest 20.10. Tak, ja tutaj nam... Chciałbym powiedzieć piwo z tymi, tak? Modelowanie iteracji to było... Dokumentacja aktualna na czas tworzenia. To jest ważna rzecz, bo często, przynajmniej ja, jako analityk, mam taką tendencję, żeby w dokumentacji analitycznej dopisać coś, co wydaje mi się, że może się przydać właśnie, albo coś, co dodatkowo wydaje mi się, że jest potrzebne. Albo w modelu coś się może przydać, jakiś, nie wiem, dodatkowa klasa, która na przyszłość coś tam jeszcze uwzględni, prawda? I ewentualnie opisuje wymagania, które prawdopodobnie zostaną zatwierdzone do realizacji. Chodzi o to, żeby nie robić tego typu rzeczy, żeby opisywać to, co na dzisiaj wiemy i nic więcej. To będzie dużo mniej niż moglibyśmy opisać w dokumentacji, ale nie zrobimy czegoś, co może się później okazać niepotrzebne. Mam pytanie, czy czas tworzenia oznacza czas tworzenia dokumentacji? Tak. Czas tworzenia produktu? Tak. Znaczy w danym momencie, kiedy piszemy, kiedy robimy model, wiemy, że coś tam w przyszłości trzeba będzie jeszcze dorobić, to może już zamodelujmy to, skoro już ten model robimy. Nie. Zróbmy to, co na dzisiaj wiemy, że mamy zrobić, a to, co w przyszłości trzeba będzie tam jeszcze dorobić, domodelujemy wtedy, kiedy rzeczywiście trzeba będzie to dorobić. No tak, to myślę bardziej z drugiej strony. Jeśli załóżmy w dokumentacji, że robimy to tak, ale zrobimy to jednak inaczej, czy również wracamy, czyli to trochę zaznaczamy utrzymywanie tej dokumentacji, dlatego podamy ten czas tworzenia. Chodzi o moment, kiedy tworzymy dokumentację. Tak.
To jest ten moment. Chyba, że jeszcze popytasz, że kiedyś będziemy to robić inaczej, tak? Znaczy nie, no jest jakieś szkoda. Założyliśmy na etapie analizy, czyli projektowania, że robimy coś w ten sposób. Natomiast w czasie development okazało się, że jednak trzeba to z jakiś powód zrobić inaczej. Nie wiem, może zmieniły się wymagania w tym czasie. Tak jest często i to jest problem, jeżeli to nie zostanie skomunikowane, bo deweloperzy mają taką tendencję niestety, że po swojemu przemodelują. I to nie jest utrzymywane wstecznie z analizą, ale ktoś się na przykład po czasie dowiaduje, tak, że załóżmy zamodelowali powiedzmy jakąś tam strukturę klienta i czegoś, a deweloperzy to zupełnie rozsynchronizowali, bo oni to było obiektowo, a to nieobiektowo i zupełnie na końcu wychodzi już co innego. I niestety jest to problem, którego się nie da naprawić. A czy moglibyśmy to zrobić tak, że analityk nie wie, jak zostanie to zaimplementowane, tak? Ale zna, jakie są wymagania, w sensie jaki ma być efekt. Znaczy to jest tylko tego, że ta rozbieżność będzie miała wpływ na późniejszą możliwość dalszego modelowania w tej koncepcji. To czy analityk nie powinien, bo tak naprawdę to tego dotyczy, czy nie powinien napisać tylko to, co wie na moment, kiedy pisze, jakie jest wymaganie i jaki ma być efekt na przykład z jakiegoś tam punktu widzenia biznesowego. Wymagania, które wychodzą po czasie, bo na przykład no ja się spotkam z konkretnymi przykładami, nie chcę teraz tutaj pomagać czasu, żeby konkretnie przykłady podawać, ale mogę je podać i jeżeli to nie jest też skomunikowane, nie ma na przykład ustalenia, kto jakby moderuje ten kierunek, czy bardziej analityk, czy bardziej deweloper, gdzie jest silniejsza koncepcyjnie moc tak naprawdę, to się po prostu niestety rozjeżdża. Ale to nie tylko to się rozjeżdża. To zgadza się. Okej. Okay. To możemy porozmawiać o tym na piwie, albo będzie ostatni slajd pod tytułem dyskusja, puścimy wodze fantazji. Modelowanie patrzące w przód, to co mówiliśmy też, mówiliście sami też, żeby uwzględnić to takie zadania, które mamy również po zakończeniu projektu, czyli utrzymanie, serwis. Z jednej strony tu jest zalecenie mówiące, że róbmy na tablicy, jak najmniejszym kosztem i tak dalej, ale z drugiej strony miejmy na uwadze, że niektóre te modele, które sobie robimy tak mniejszym kosztem, mogą się przydać później w utrzymaniu, w rozwoju systemu i warto je wtedy jakoś uwiecznić. To, co jest z rzeczy nowych, priorytetyzacja wymagań, nowych tutaj, ogólnie na przykład w Scrumie, to jest oczywiste i tutaj też to jest rzecz, która jest podkreślana. Na początku muszą być ułożone czy realizowane te wymagania w tych pierwszych iteracjach, te wymagania, które z jednej strony dają największą wartość, taką biznesową, z drugiej strony są ryzykowne, w sensie wiążą się z dużym ryzykiem, tak żeby jak najszybciej, tak, które, tak po to, żeby jak najszybciej to ryzyko obniżyć, prawda? Pojedyncze źródło informacji. To jest fajna rzecz, którą trudno wdrożyć, trudno wymusić, żeby tak to było, ale bardzo, bardzo nam pomaga. Mianowicie, szczególnie w dużych projektach jest problem taki, że jakieś informacje o wymaganiach, o sposobie realizacji czegoś są rozsiane po kilku dokumentach. I deweloper łapie jeden dokument i robi według niego, a nie wie, że w innych dokumentach jest to samo opisane, ale trochę inaczej i z tego wynika, że powinien to zaimplementować też trochę inaczej. Szczególnie w dużych projektach, jak mamy dużo dokumentacji, trudno jest to zsynchronizować. I to Scott proponuje, nawet rozrysował to, możecie sobie tam na jego stronach spojrzeć, rozrysował, jak to na przykład w repozytorium podzielić takie dokumenty czy takie kwestie. Proponuje, żeby w jednym miejscu trzymać jakieś decyzje projektowe, czy właśnie jakieś ustalenia, jak coś powinno być zrealizowane, również od strony analitycznej, a w innych dokumentach dawać tylko odniesienia do tego miejsca, żeby to było takim pojedynczym źródłem informacji i żeby uniknąć właśnie tego problemu, czy żeby zniwelować ten problem, że
w wielu miejscach mamy różną prawdę i właściwie tej prawdy nie ma, bo każdy ma swoje, prawda? To jest driven development też jako praktyka. Okej, okay, i to jest z takich dobrych praktyk. Kilka słów o wdrażaniu takiego agile modelingu. Przy czym tutaj nie jest napisane, że to musi być ten AMDD, nie jest napisane, że to musi być metoda agile'owa. Scott mówi, że również w takich waterfallowych metodach można to wdrażać, chociaż no, jest to trudniejsze, bo to jest raczej pod kątem właśnie z innych metodyk. Z punktu widzenia kierownika projektu, po pierwsze zaplanuj taką sesję na początku projektu, zorganizuj krótkie iteracje, nie planuj zbyt daleko, czyli nie twórz harmonogramów na pół roku, rok w przód bardzo dokładnych. Ja mam na przykład obecnie w projekcie harmonogramy, które wychodzą na tak pół roku czy więcej w przód i mają 2500 pozycji. Jest określone, są zadania z dokładnością do jednego dnia i że na przykład za kilka miesięcy to ten zespół z tym zespołem się spotkają na 4 godziny. Kto to wie teraz? Szkoda czasu na to, po prostu szkoda czasu. Wystarczy zaharmonogramować najbliższy okres, jak nie wiem, miesiąc dokładniej, a później kamienie milowe. Problem jest taki, że często klienci nie rozumieją, że taki harmonogram może nie jest niepotrzebny, ale szkoda czasu, żeby go robić, bo jeszcze go pilnować, nanosić to, że coś się tam opóźniło, wystarczy kilka tygodni w przód. To, co jest w Scrumie realizowane i co tutaj on też proponuje, myślę, że to jest bardzo dobra rzecz. Przekazać oszacowanie prac tym osobom, które będą te prace realizować. Analitykom, ile zajmie analityka, deweloperom, ile zajmie implementacja. Oni dużo lepiej to oszacują. Kierownicy zawsze mają takie poczucie, że to sobie dołożą ileś tam zapasu i nam tu spuchnie harmonogram i się nie wyrobimy ze wszystkim. Natomiast ja powiem z drugiej strony. Oni, kierownicy, często ścinają te czasy na różne prace, a później się dziwią, że nie wyrabiamy się z harmonogramem. Bo właśnie dlatego, że w rzeczywistości te prace tyle muszą zająć na przykład. Dlatego, że nie wyrabiamy. A, no i samego modelowania nie planujemy tutaj. To jest po prostu część iteracji. I coś, co może Was bardziej interesować, jak analityka. Co tu powinniśmy robić przy wdrażaniu takiego agile modelingu. Pamiętać, że ta pierwsza faza, zerowa właściwie, trwa dni, nie tygodnie czy miesiące. Że szczegóły analizujemy, modelujemy już w trakcie samej iteracji, również podczas tych dyskusji nad modelem. Że nie ma czegoś takiego jak faza analizy wymagań, taka 3 miesiące, czy miesiąc. Jest ta wizja, a później są w iteracjach poszczególne sesje. Że to, że wymagania się zmieniają, to jest normalna rzecz i musimy po prostu przyjmować to z dobrodziejstwem inwentarza. Musimy je priorytetyzować. I powinniśmy używać odpowiednich technik do tego, żeby angażować klienta czy deweloperów w projektowanie, w analizowanie, we wspólne modelowanie. Jeśli chodzi o same techniki angażowania tego, to nie wiem, to na przykład jest model storming, modelowanie danych, tak? Tak, na przykład. Nie wiem, user stories, tak? Może być jakieś dyskusje user stories, prawda? Jakieś inne techniki są podawane, bo... Tutaj nie są podawane, ale no, chociażby w Baboku można sporo takich technik. 50 technik. No, jest sporo. Jest teraz, wyszła też fajna książka, teraz, lat temu też, już powiedziałem to, ale 99 technik dla analityka. No. Przeróżnych technik. To narzędzi jest
mnóstwo różnych wykorzystanych. No właśnie, takie, nie, ważne, żeby takie narzędzia znać, prawda? Wiedzieć, gdzie można je zastosować, jakie mają plusy, minusy. To też, co często analitykom trzeba przypominać, żeby nie skupiali się nad tym, żeby dokumentowali, modelowali, tylko żeby to rozumieli. W dokumencie podsumowanie i istotne jest to, żeby wiedzieć, na czym, co mamy zrobić. Modelowanie razem z deweloperami, to o czym mówiliśmy, no i rozszerzanie umiejętności, czyli pójście w kierunku technikaliów, żeby je rozumieć. I podsumowując, proponuję same zasady praktyki stosować od zaraz. Niektóre są trudniejsze w zastosowaniu, zgadza się, we wdrożeniu, ale myślę, że praktycznie wszystkie dadzą nam pozytywny efekt. Jeśli chodzi o samą metodę, to już mam mieszane uczucia. Pewne jej elementy na pewno warto wykorzystać, szczególnie z tych dobrych praktyk. Natomiast na przykład tą iterację zerową i tak dalej. Natomiast inne to już w zależności od... No tak, ale najpierw trzeba użyć ją w pełni, żeby wiedzieć, co nie gra. Nie? Tak, na przykład. Co nie jest fajne. To nie jest tak przypadkiem, że metoda generalnie jest dobra, tylko spora część się rozbija o to, że ludzie nie wiedzą, co modelować. Ale ludzie, czy klient nie wie, czego chce, czy analityk nie wie? Znaczy wiesz, często jest tak, że na przykład podchodzimy do analizy i do modelowania w ten sposób, że nie zastanawiamy się właściwie, które modele tu się przydadzą, tylko robimy tak jak, nie wiem, w poprzednim projekcie, albo tak jak mamy w jakimś szablonie dokumentu i robimy wszystko, co tam jest. Bez zastanowienia często, czy tutaj to jest potrzebne. A to, co klient powie, to próbujemy przekładać to na jakieś tam modele, zamiast pytać po pięć kroków, dlaczego. Dokładnie. Podsumowując, źródła. Dalsze materiały. Przede wszystkim strona, na której Scott opisał właśnie te pomysły. No i coś, co rozwija ten pomysł. Nie zapoznawałem się zbyt dokładnie z tą metodą. Ona ma na celu zapewnić skalowalność właśnie takiego podejścia zwinnego, również uwzględniającego modelowanie, skalowalność do dużych projektów. Przepraszam. Wiele z moich obserwacji wynika, że wielu deweloperów posuwa te pierwsze na D, niekoniecznie się łączy za A. Okej, i to by było na tyle. Natomiast dyskusję możemy zacząć. Zaproponowałem kilka tematów. Wiele z nich chyba, część z nich tutaj już poszliśmy. Ja tylko chciałbym coś powiedzieć. Rozmowę ewentualnie możemy iść na piwo. Właśnie, nie chcę was wyganiać. Ale kończy nam się czas, kiedy możemy skorzystać z miejsc, tak? Wiesz co, tutaj to tak, moglibyśmy teoretycznie do północy siedzieć, tylko że mamy rezerwację. A nie chciałbym, żeby nam ta rezerwacja przepadła. Jak tam będziemy się bardzo długo nie pojawiać. Także moja delikatna sugestia jest taka, żebyśmy przenieśli się do tego Belli Basty, także dziękuję ci, Paweł, bardzo. Dziękuję wam bardzo.